Kiedy przeczesujesz tą grzywkę, to widzę bliznę na czole. Tak. Ja mam sporo blizn, mam na czole, mam z boku oka, tak. Bardzo lubię te blizny zresztą i kiedyś jak miałam jakąś okładkę miesięcznika, to mi je wyretuszowano. I zadzwoniłam, że to w ogóle jak to, ja nie jestem sobą wówczas. Poprosiłam o powrót. Potem drugą i z opisem, ta skąd, a ta skąd? Tak. No ja byłam strasznym łobuzem jako dziecko. No, domyślam się. I nastolatka. Jako mała dziewczynka postanawiałam, że chcę być aktorką, ale wówczas to mi się mieszało w taką jedną całość, że właściwie aktorka, tancerka, że to wszystko jest razem, jazda figurowa na lodzie, że to wszystko właściwie jest jakby ten. I miałam chyba 6 lat i byłam akurat u moich dziadków chwilę sama i rozlałam na płytkach PCV płyn do mycia naczyń, żeby zrobić sobie lodowisko. Lodowisko, no i tańczyłam. I oczywiście poślizgnęłam i walnęłam głową o framugę. Zrobiono mi taki opatrunek na zewnątrz, że dziewczynka, no, że nie miała wielkiej blizny. Aha. Ale wieczorem już w domu o coś tam się zaczęłam kłócić z moim bratem. No i trochę się poszarpaliśmy i niestety ten cały opatrunek został niechcący, ale wyrwany całkowicie z tymi szwami. No więc już na pogotowie dowiedzieliśmy się, że no już teraz to raczej blizna będzie. I tak sobie z nią żyję. A druga to jest z czasów, kiedy byłam nastolatką i... Co rozlałaś? Było to, nie, nic nie rozlałam, ale również było to zderzenie z framugą, to był Sylwester i tańce. Po prostu kolega wziął mnie tak na ręce i robił taki młynek ze mną i stracił równowagę. No i uderzył niestety mną. Także go? Nie. Taniec był ekstra, ale tak, trochę przygód miałam. I rzeczywiście i te czasy, kiedy byłam nastolatką i kiedy byłam na studiach, no wiadomo, że na tych uczelniach wszystkich i w filmówce, i w szkole teatralnej, na tych artystycznych uczelniach raczej jest wesoło. I to potem się ciągnie, czy w pewnym momencie się kończy? Wiesz co, ja się zdążyłam wyszaleć, wyhulać i oczywiście dalej bardzo lubię życie towarzyskie, uwielbiam tańczyć. Natomiast ponieważ też doświadczyłam takiego dojrzałego i późnego macierzyństwa, bo pierwsze dziecko urodziłam, kiedy miałam 34 lata, a córeczkę 36. To taki był moment, że na jakiś czas się wyciszyłam bardzo. I dziś mówię, bardzo chętnie wracam do życia towarzyskiego, uwielbiam to, ale też... W granicach rozsądku. W granicach rozsądku też nie mam tak wielu sił.